I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Hop. Dobrze, wracamy do Torbena. Ile mamy doświadczeń? No, zaraz będziemy mogli się włączyć z kurowania zwierząt. To dobrze. Przy okazji widzimy Koristo. Koristo, Boże, Konstantino. Hej, ty! Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję! A dupy? Nie, dobra, żarty. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Jaki ten? Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. Okej. Coś więcej nie potrzebuję. Chwila. Zaraz, chodź tu. Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie. Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta, a wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Nie jestem żadnym nierobem. Tak jak ty. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? To zmierzasz. Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Porozmawiajmy jeszcze raz o tej sprawie z orkiem. Co? Nie wiadomo już, komu można ufać. Ork to diabelnie twardy przeciwnik. Kiedy na ciebie patrzę, to myślę, że możesz mieć rację. Na twoich kościach nie ma za wiele mięsa, ale potrafię to zmienić. Niemniej jednak musisz mi dowieść, że nie brak ci odwagi do walki. Nie może to być coś troszkę mniejszego? Hakon, handlarz bronią z targowiska, powiedział mi, że kilka dni temu napadli go bandyci. Te bydlaki włóczą się podobno gdzieś za wschodnią bramą. Te tchórzliwe łotry raczej nie grzeszą rozumem. Dorwij ich, wszystkich. Wtedy będę wiedział, że przydasz nam się w mieście. To jednak wolorka. Kiedy mogę zacząć pecek twójce? Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Inni mistrzowie mogą nie mieć nic przeciwko. Ja wyrażę jednak zgodę dopiero, kiedy dowiedziesz, że coś umiesz. Dobra. To idziemy do Torbena wreszcie. Przecież wiedział o tym wcześniej. No wiedział, ty odwal się od obywatela. Hej! Nie, dobrze, to ja robię chwilowe cięcie i zaraz do was wracam. Dobra, już jestem. Hej! Dogadamy z Torbenem. Przecież wiedział o tym wcześniej. Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Vatras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo, niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. Dobra, spoko. Teraz idziemy na targowisko. Załatwić już na zaś zastępstwo dla Laresa. No jak dobrze pójdzie, to będziemy mieć zakończonego. Zdobędziemy poziom. Jak dobrze pójdzie. Zobaczymy. Trzeba założyć pierścień z akwamarynem.
Dobra. Zagadajmy. Skąd ten sceptycyzm? Widzę u ciebie znak wodnego kręgu. Jesteś jego członkiem? A jeśli tak? To wiedz, że Larysowi marzy się zmiana pracy i odwołanie z placówki w porcie. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto zechciałby go zastąpić. Rozumiem. Lepiej by było, gdyby się przyjął. Dobra, 50 doświadczenia tylko. O której wszyscy wiedzą. O, jest, Rengaru. Niczego już nie powiem. Mam pomysł. Jak jeszcze zdobyć doświadczenie Jora? Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam Straż Miejską. Chwileczkę, czy ja wyglądam... Ha! Nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Doprawdy? Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły, przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Nikomu tego nie powtarzaj. Mógłbym odzyskać twoje złoto. Niczego zatrzymać dla siebie. A czemu niby miałbyś to zrobić? Pracuję niemal przez cały dzień. To zależy. Pomożesz mi dostać się do górnego miasta? To przecież... Zwracasz się do niewłaściwego człowieka. Nie pochodzę z miasta, jak większość kupców na targowisku. Jeśli chcesz dostać się do górnego miasta, porozmawiaj z kupcami w dolnej części Korinis. Dobra, 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 ale... Kto opowiada takie rzeczy? Chcę części złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę. A dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. Dobra. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym Straż Miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Ja coś wymyślę. Okej, muszę iść. Mój mąż uważa inaczej. Rengaru, frajerze, chodź tu. On po prostu za dużo gada. Już cię mam. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Spadam stąd! Zginiesz marnie, chłopie. Hej, ty! Mam dla ciebie propozycję. No nie teraz, ucieka mi! Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego wygryzła. Korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żeby zrezygnowała. A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem pójdziesz do André i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragan. Masz na to 2 dni. A co ja będę z tego miał? Kiedy już będę miał stragan, dostaniesz ode mnie broń. I to nie byle jaką. A bojaj się. Teraz każdy już o czym mówisz. A co się stanie, jeśli odmówię? To byłoby bardzo głupie. Widzisz, ja wiem, że jesteś zbiegłym skazańcem. Jeżeli to się rozniesie, możesz mieć poważne problemy. Nie wierzę w to. No dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru. Bystry z ciebie chłopak. Oto list. Jak mam go jej podrzucić? Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Wtedy ukryjesz list w jej kieszeni. Pamiętaj, że jestem wpływowym człowiekiem, więc nie próbuj mnie oszukać. Cholerny frajer. Muszę iść. Jak? Dobra, lecimy za Rengaru z powrotem. Załatwimy sprawę. Będziemy mieli prawdopodobnie poziom doświadczenia w związku z zaistniałą sytuacją dla a zamknij rejta. Ja tu z widzami rozmawiam, tak? No. Mam cię. Czego ode mnie? Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś.
Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze, natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść, obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę! 50 sztuk złota tylko? Powinienem wydać się straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Dopilnuję, byś trafił za kratki. Nie chcę więcej kłopotów. Jeśli uważasz, że tak właśnie powinieneś postąpić, proszę bardzo. Uważaj jednak, moim przyjaciołom nie spodoba się to, jak mnie potraktowałeś. Aha. Jeszcze zobaczymy. Dobrze, idziemy do André. Zrobimy co trzeba. I regionach królestwa. Zbijemy parę groszy. No i pójdziemy do Jory. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw, a ich obowiązki przejmują... Jest André. Niech Inos będzie z tobą, przybyszu. Co cię do mnie sprowadza? Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Rengar okradł kupca Jore. Chciał się ulotnić, ale go złapałem. Dobrze, moi ludzie już go zamknęli. W najbliższym czasie nikogo nie okradnie. Oto dobrze. Twoje pieniądze. Mam ważną wiadomość. Mam ważną wiadomość dla Lorda Hagena. No cóż, stoisz przed jednym z... Dobra, ja tutaj... będę przyspieszał. Bo tutaj nic ciekawego się nie będzie tam... nic się po prostu nowego nie dowiemy. Dobra. Do paladynów nie chcę wstąpić. Dobrze, no to idziemy do Jory, następnie do Bospera. Dużo biegania jak na razie. Ale będzie to korzystne. Dobra, chodź tu Sara. Czekaj, zrobimy tego questa. Jak idzie... Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. Przecież okropne. Na czym polega problem z chłopami? Odmawiają dostaw towarów. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miasto jest całkowicie zależne od dostaw z okolicznych farm. A Onar, właściciel ziemski, wynają najemników, by chronić się przed oddziałami straży. Inaczej strażnicy sami zabraliby jedzenie. Najemnicy jednak nie tylko bronią farmy Onara. Zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Widziałam ich, kiedy mijałam farmę Akila. Nie chciałabym być teraz na jego miejscu. Daj spokój. Nie opowiadaj takich rzeczy. Gdzie znajduje się farma Akila? Jeśli wyjdziesz wschodnią bramą, a potem skręcisz w prawo, dojdziesz do schodów. Prowadzą one na farmę Akila. Jednak nie odważyłabym się tam teraz iść. Z pewnością najemnicy jeszcze nie odeszli. Dobra, się kobieto... Wytuczyłem jeszcze karteczkę. Pokaż mi swoje towary. Powtarzaj. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nikomu tego bye nie powtarzaj. Okej, idziemy do Jory, a następnie kończymy odcinek. Co do tego złodzieja? Tak? I jak postępy? Złapałeś go? I co najważniejsze, czy masz moje złoto? Tak, złapałem go bez problemu. Przez jakiś czas będzie gnić w więzieniu. A co z moim złotem? Niczego jej już nie powiem. Oto 50 sztuk złota, które ci ukradłem. Chwała niech będzie Inosowi! W mieście wciąż panuje sprawiedliwość. Dobra, tak więc oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć wam. No, na razie. Bye, bye.